żadnego czasu niepoprawne radio emituje moje opinie w tematach akademickich. Opinie raczej niestandardowe, rzecz można niepoprawne, bo redagowane nie przez decydenta, lecz przez dysydenta akademickiego. Różnica zasadnicza, wymowa także. Nieraz jednak decydentów nurtuje ciekawość, co też takiego dysydenci mają do powiedzenia w ich temacie. Ostatnio pani minister nauki zwróciła się z prośbą o opinię, co też jako założyciel i prowadzący niezależne forum akademickie sądzę o projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ta ustawa z roku 2005 to był wielki blamasz środowiska akademickiego, szczególnie rektorskiego, które zrzekło się niejako własnej autonomii na rzecz prezydenta, choć nie magistra. Otóż środowisko liczące tysiące profesorów, zamiast przygotować własnymi siłami konieczną ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym, poszło do prezydenta, choć nie magistra, aby ich z tego ambarasu wybawił i przygotował taką ustawę, aby im było dobrze. Prezydent, choć nie magister, zadanie podjął. Ustawę przygotował i rektorom zrobił dobrze. Gorzej z nauką, bo skonstruował bubel, na którym rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego nie da się oprzeć. Nauka ma się źle. Przed kilku laty były zamiary na ustawę innej jakości, ale wyszło jak zwykle. W końcu decydentom, rektorom z bublem stworzonym na ich życzenie było dobrze. To i opór stawili mężny. Ustawowy bubel jedynie znowelizowano, aby to i owo naprawić, ale przekształcanie bubla to syzyfowa robota. Znowu go chcą zmieniać, tak aby zasadniczo nic się nie zmieniło. Mam nowelizację opiniować, więc opiniuję. Zachowanie status quo nie doprowadzi do zmian. Pani minister nauki i szkolnictwa wyższego zwróciła się do NFA z prośbą o przedstawienie uwag do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Bardzo to właściwa forma. Nie musiała się zwrócić, ale się zwróciła. Widać, chce poznać opinię tych, co mają często inne, opozycyjne czy niepoprawne zdanie. Gdyby jeszcze tę opinię wdrażano w życie, jakiś postęp nawet w nauce by się mógł zaznaczyć. Póki co dobrze nie jest. Niektóre wcześniejsze opinie, postulaty NFA weszły nawet do nowelizacji ustawy, ale co z tego, jak ich kontekst nie został zmieniony? W obecnym kontekście nawet najlepszy postulat nie zafunkcjonuje pozytywnie. Zważywszy na znany od dawna fakt, że na rozwój nauki, jak i na efektywność wydawania finansów księgowanych po stronie wydatków na naukę, ogromny wpływ mają patologie akademickie, to w projektach ustaw o zasadach finansowania nauki walka z patologiami winna mieć swoje miejsce. Winny być finansowane działania antypatologiczne, gdy upowszechnianie patologii winno być pozbawione finansowania. Zatem podmioty działające na rzecz nauki, między innymi poprzez upowszechnianie wiedzy o patologiach akademickich i prowadzące działania na rzecz ich ograniczenia, winny mieć szansę finansowania w ramach doprecyzowanego katalogu działań mających szansę na dofinansowanie. Sympatycy NFA postulują. Oczekujemy, że przynajmniej raz do roku będą przeprowadzane konsultacje w sprawie polityki grantowej, a wnioski z dyskusji, także internetowej, będą wywieszane na stronach ministerstwa. Dobrze by je było uwzględnić w polityce przejrzystości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni i ograniczenie erozji relacji mistrz-uczeń nie jest możliwe w sytuacji wielowiekowego już potępienia i wykluczenia systemu mistrzów z racji znakomitych relacji mistrz-uczeń skutkujących formowaniem nowych kadr naukowych formatu międzynarodowego. Wykluczenie mistrzów, którzy uczyli myślenia, i to krytycznego, nonkonformizmu naukowego, elementarnych zasad etycznych, na mocy bolszewickich oskarżeń o negatywny wpływ na młodzież akademicką, jest podstawową przyczyną erozji relacji mistrz-uczeń.
i erozji tej się nie powstrzyma, jeśli tacy mistrzowie nadal będą potępiani i wykluczani, zamiast stanowić wzór pozytywny. Widać, że założenia zmian nie przewidują takich zmian i oparte są na niewierze, niechęci w zahamowanie tej erozji. W założeniach czytamy: na uczelnie zostanie nałożony obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym. Niby można i tak działać, ale bardziej efektywne i mniej kosztowne byłoby nałożenie obowiązku na uczelnie wykorzystania w procesie zapewnienia lepszej jakości kształcenia tych, co plagiaty wykrywali własnym darmowym programem antyplagiatowym. Właśnie odwoływanie się do płatnego programu antyplagiatowego najlepiej obrazuje zapaść szkolnictwa wyższego, zatrudniającego kadry, które nie dają sobie rady z formowaniem absolwentów, nie są w stanie wykrywać plagiatów, a nawet często sami je popełniając, dając swoją postawą negatywny przykład. Lepiej by było, aby tacy mistrzowie byli całkowicie wyerodowani z relacji mistrz-uczeń. Niestety wykluczenie z systemu szkolnictwa wyższego tych, co bez problemu potrafili wykrywać nawet niewielkie plagiaty u studentów, a także profesorów czy rektorów, gwarantuje, że problem plagiatów nie zostanie zlikwidowany, a podejmowane działania są jedynie finansochłonne. Żaden program antyplagiatowy nie jest w stanie zastąpić mistrza. Widać, że nowelizacja ustawy nie przewiduje powrotu mistrzów do systemu nauki szkolnictwa wyższego, więc uprawniony jest sąd, że mimo zmian, zmiany pozytywne dla nauki nie nastąpią. Proponowany jest nowy organ kolegialny przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w postaci Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych, a nie ma miejsca dla ośrodka mediacji akademickiej, co proponowałem w trakcie dyskusji nad ustawą, dokumentując usiłowania książką i serwisem internetowym. Gdyby był taki ośrodek i właściwie pracował, to komisje dyscyplinarne miałyby mniej do roboty i finanse by były lepiej wydane. W propozycjach zmian dominuje kierunek walki ze skutkami patologii, a nie zmiany systemowe, które by patologiom i ich niekorzystnym skutkom zapobiegały. No i nasuwa mi się osobista refleksja na temat poprawy jakości postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez uczelniane komisje dyscyplinarne. Na czym to może polegać? Dla przykładu, postępowanie dyscyplinarne w mojej sprawie z lat 1985-86, ponieważ zakończyło się negatywnie dla uczelni, a nie dla mnie, zostało do dnia dzisiejszego zaaresztowane, a ja wykluczony. Z czego można wnioskować, że dobra jakość postępowania dyscyplinarnego to taka, która prowadzi do zdyscyplinowania, ukarania pracownika, a nie władz uczelni. Ponieważ takie ekscesy władz do tej pory nie zostały potępione, a wręcz przeciwnie, można się obawiać, że postępowania dyscyplinarne mogą być obarczone negatywnym i ciężkim bagażem historycznym. W założeniach czytamy: prezydent RP zostanie upoważniony do zwracania się do Centralnej Komisji o informacje i dokumenty związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora, zwłaszcza w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości natury prawnej i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wątpliwości dotyczących nadania tytułu profesora na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa albo dobrych obyczajów w nauce. Widać, że nadal nie ma projektów odciążenia prezydenta RP z obowiązku nadawania tytułów profesorskich. Nie bierze się pod uwagę, że na przykład w USA nie ma tytułu profesora białodomowego, a nauka jest. Inaczej niż u nas, profesorów belwederskich, mamy moc nauki, co kot napłakał. No i konieczne są takie zmiany, aby pozwalały na skuteczne tropienie i honorowanie tych, co się przyczyniają do rozwoju nauki, co jest słabą stroną obecnego systemu nauki w Polsce. Ponieważ dotąd nie zdefiniowano dostatecznie nawet odkrycia naukowego, stąd honory odkrywców pełnią czasem ci,
gdyż utracili zdolności honorowe. Najwyższy czas to zmienić tak, aby zgodnie z ustawami naukowymi odkrywcą był ten, kto coś odkryje, a nie ten, kto odkrywcę wykluczy. Ponadto z całym przekonaniem twierdzę, że żadnego systemu dobrych praktyk akademickich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nauki i edukacji wyższej nie da się zbudować bez rozliczenia się systemem złych praktyk, powszechnego kłamstwa, nieuczciwości i nierzetelności tak naukowej, jak i edukacyjnej. Żadne komisje, kodeksy tego nie zapewnią w warunkach aprobaty dla beneficjentów złych praktyk i dezaprobaty dla ofiar. W zmianie ustawy nie widać założeń takich działań, by środowisko akademickie uwierzyło, że będzie oceniane merytorycznie, bez względu na poglądy polityczne, na niewygodną dla decydentów działalność społeczną, rodzinne powiązania i tym podobne. W obecnym systemie niemal nikt nie wierzy w merytoryczność polityki kadrowej, ocen, opinii. Trudno nawet znaleźć kogokolwiek, kto by zechciał się merytorycznie wypowiadać pod własnym nazwiskiem w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. No, z wyjątkiem dysydentów akademickich, wykluczonych z systemu. Można się zapytać, czemu obywatele nauki się boją? Czy ich bojaźń ma uwarunkowania merytoryczne? Dlaczego boją się ujawniać swoich poglądów, nawet na zmiany w szkolnictwie wyższym, nie mówiąc już o poglądach naukowych, jeśli by miały naruszać autorytet decydentów, potencjalnych recenzentów? W proponowanych założeniach nie widać działań na rzecz powrotu do systemu nauki niezbędnej krytyki naukowej, która całkiem już zanikła, a podejmujący merytoryczną krytykę naukową dawno już z systemu zostali wyrejestrowani i stanowią do dziś przestrogę dla potencjalnych śmiałków. Nauka tam się kończy, gdzie kończy się możliwość krytyki. U nas krytyka naukowa dawno się skończyła. Gdy stanę prawdę, to nauki chyba u nas nie ma, nieprawdaż? Może to jest taka postnauka, jak to się ostatnio mówi. Taka bezkrytyczna twórczość uprawiana przez osobników utytułowanych, nagradzana przez osobników w togach i gronostajach, ale z nauką nie mająca wiele wspólnego. Nowelizacja ustawy nie rokuje nadziei na powrót do czasów uprawiania nauki. Nauka nie może się rozwijać w systemie zniewolenia myśli, a taki system nadal panuje po wyczyszczeniu z tych, co takiemu systemowi nie chcieli się podporządkować.